Szczęść Boże, coś Wam powiem. Kilka ostatnich tygodni miałem takich dosyć intensywnych. Sięgając po dzisiejszą Ewangelię, zastanawiałem się, jakby one wyglądały, gdybym tylko siedział i czekał. Chociaż w sumie to szkoda czasu na takie myślenie. Papież Benedykt powiedział, chrześcijanom nie wystarcza czekanie, trzeba działać, więc działajmy. Są zadania, których nie możemy przekazać komukolwiek, nie możemy się nimi podzielić jak oliwą. Życia za nas nikt nie przeżyje, ale musimy zrobić to sami, niezależnie od tego, jakie ono jest. Dlatego te roztropne kobiety powiedziały nierozsądnym, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie oliwy. Jako chrześcijanie mamy czuwać, a nie żyć w strachu i lęku. Mamy takie układać, żeby każdy czyn był odpowiedzią na miłość oblubieńca, który wkrótce może nadejść. Dziś, jutro, za rok, za 40 lat. Nie znamy tej daty i dobrze, bo dzięki temu możemy wykazać się posłuszeństwem powołaniu. Możemy żyć tak, żeby każdą chwilę przeżywać w zjednoczeniu z Bogiem. Zgodnie z powiedzeniem, żyj każdego dnia tak, jakby to był pierwszy dzień Twojej egzystencji, jakby to był jedyny dzień, który masz, jakby to był ostatni dzień. Święty Grzegorz z Nazjanzu udzielił nam duchowej rady. Duszo moja, jeśli zechcesz, masz zadanie, wielkie zadanie. Poważnie kontroluj swoje wnętrze, swój byt, swój cel i skąd przybywasz i dokąd zmierzasz. Chodzi o to, byś wiedział, czy żyjesz naprawdę i czy jest coś więcej. Dlatego oczyszczaj swoje życie. Z całą pewnością powiemy, że to jest trud, by żyć tak poprawnie. Jednak ten trud potrzebny jest Bogu i drugiemu człowiekowi. Zobaczmy, że te kobiety, które zabrały ze sobą oliwę, natrudziły się wcześniej, przygotowały się do tego, do czego zostały wezwane, nie dały się zaskoczyć. Tacy są ludzie, którzy trudzą się o swoją wewnętrzną stronę człowieczeństwa, o swojego ducha, sumienie i moralność. Nie są wolni od grzechów i pokus, ale są ich świadomi. Obok nas jest jednak mnóstwo takich lekkoduchów, którzy niczym się nie przejmują. Wiara jest dodatkiem, sakramenty zbytkiem, modlitwa stratą czasu. To są ci, co mają lampy, lecz nie mają oliwy. Ona zgaśnie w najmniej oczekiwanym momencie. A gdy na nowo ją zasilą w oliwę, drzwi będą zamknięte i usłyszą „Nie znam was”. Nie mieliście ze mną udziału przez całe swoje życie. Nie chodziliście moimi śladami i nie słuchaliście moich słów. Można przez całe życie być sprawiedliwym i nic złego nie robić, ale i tak odejść zasmuconym sprzed zamkniętych drzwi. Ta oliwa, której zabrakło nierozsądnym pannom, to miłość Boża, to łaska uświęcająca, to postawa zawierzenia. Brak przewidywania, odkładanie na później pracy nad sobą, odwlekanie decyzji, żeby czemuś się poświęcić, mogło nas pozbawić na zawsze chwały nieba. Na podstawie tej przypowieści jesteśmy zaproszeni do zastanowienia się i wyciągnięcia wniosków o naszym życiu. Dlaczego nie znajdujemy kilku minut, by dokończyć z miłością naszą pracę, która prowadzi nas do uświęcenia? Dlaczego nie jesteśmy sumienni w małych rzeczach? Dlaczego żyjemy w ciągłym pośpiechu i dla nikogo nie mamy czasu, gdy poproszą nas o pomoc, ale nie śpieszymy się, gdy zajmujemy się swoimi sprawami? Może i to są drobiazgi, ale one są naszą oliwą, która podtrzymuje płomień w naszych lampach. Z Panem Bogiem.